Ostrożnie z wirtualnym światem, dzień bezpiecznego internetu. Bary mleczne bez taniej zupy i pierogów. Świat i język reklamy w premierze Teatru Lubuskiego. Kronika Lubuska, Kamila Winkler, witam Państwa. Wirtualny świat wciąga coraz więcej osób. Wiele z nich nie wyobraża sobie życia bez dostępu do internetu. Popularna sieć to nie tylko źródło informacji i rozrywki. W internecie czyha też wiele zagrożeń, a w te niebezpieczne sidła wpadają najczęściej dzieci. Hej, jestem Ania, mam 12 lat, szukam koleżanek i kolegów. Internet to ogromna siła. Informacje, rozrywka i dostęp do portali społecznościowych. Młodsze pokolenia nie wyobrażają sobie życia bez dostępu do sieci. Zdecydowanie korzystam z tego za często, no ale kiedy tylko mam okazję, staram się to ograniczyć. Trafiają się strony takie na przykład jakieś, że pracowałeś za granicą, coś takiego i to bardzo irytuje. Internet to też ogromne zagrożenie. Na serwerach najbardziej popularnych witryn lądują prywatne nagrania wideo, często bardzo kontrowersyjne. Takie publikacje, wpisy na forach i witryny przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych mają wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób młodzież korzysta z wirtualnego świata i czy surfowanie w sieci nadzorują rodzice. Wiem, jakie strony córka odwiedza, to raz. Informowałem ją niejednokrotnie, co może podawać, z kim może rozmawiać, czego nie może robić w internecie. Co roku pojawia się mnóstwo kampanii informacyjnych dla rodziców, pedagogów i opiekunów dzieci. Można dowiedzieć się m.in. jak zabezpieczyć komputer i przystosować przeglądarkę internetową tak, aby nie otwierała niechcianych witryn. Coraz częściej właściwie zdarza się, że dzieci stają się ofiarami cyberprzemocy tak zwanej. Chcemy też w tym dniu uświadomić, że wszystko, co zamieścimy o sobie w internecie, tak naprawdę zostaje tam na zawsze, bo nigdy nie wiemy, czy ktoś nie skopiował naszych zdjęć lub informacji o nas i w jakiś sposób później tego nie wykorzysta. Jak wskazują najnowsze badania, aż 6 na 10 dzieci miało negatywne doświadczenia w internecie. Dziś w 70 krajach na 5 kontynentach obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W Polsce DBI jest organizowany od 2005 roku. W inicjatywę włącza się coraz więcej osób. Żeby uświadomić zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, opiekunom, wychowawcom, a także opiekunom szkolnych kół Caritas, które działają na terenie całej diecezji, uświadomić, jak bezpiecznie korzystać z internetu, a jak omijać te różne rzeczy, do których niestety dzieci mają dostęp, świadomy bądź mniej świadomy. Dzieci w sieci tracą swoją prywatność, stają też przed dylematem publikować czy nie, zastanawiając się, czy kolejna informacja zamieszczona przez nie w internecie doda popularności czy przysporzy kłopotów. Lubuskie Trójmiasto ma być przyjazne dla inwestorów, stąd nowe miejsca na ich siedziby. W Nowym Kisielinie i Nowej Soli powstają parki technologiczne. Jakie będą ich zadania i czy będą ze sobą współpracowały, sprawdzała Agnieszka Miszon. Nowy Kisielin. Remont siedziby Parku Naukowo-Technologicznego trwa. Nowa Sól. Tutaj między innymi dzięki dotacji z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego powstanie Park Technologiczny. Lubuski Park Naukowo-Technologiczny. Powstają tam 3 centra. Centrum Zrównoważonego Rozwoju Budownictwa i Energetyki, Centrum dla Zdrowia i nowoczesne technologie, głównie informatyczne. Natomiast park w Nowej Soli jest oparty o tradycje nowosolskie, czyli przemysł odlewniczy, metalurgiczny. Oba parki będą miały dobre podstawy do tego, aby dobrze współpracować. Interior będzie taką placówką Parku Kisielińskiego z zakresu mechaniki, metaloznawstwa, wysuniętą w kierunku takiego przyczółka przemysłu, jakim jest strefa nowosolska. Branżowa różnorodność dobra jest dla naukowców i studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia w obu inwestycjach ma swoje udziały. Obok gospodarki trzeba także mieć to zaplecze naukowo-badawcze, które może tylko i wyłącznie pomóc firmom, które pojawią się, czy które już są w strefie przemysłowej. Zielona Góra i Nowa Sól, wymyślając ideę parków technologicznych, startowały ze zupełnie innych miejsc. W Nowej Soli już od wielu lat działa prężnie rozwijająca się strefa przemysłowa. Tutaj park technologiczny będzie więc jej zapleczem. W Nowym Kisielinie strefa przemysłowa dopiero powstaje, a inwestorów trzeba pozyskać. Zdaniem Dariusza Lesickiego, wiceprezydenta Zielonej Góry, wszystko jest na dobrej drodze. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli o szczegółach poinformować.
pozytywnym sensie. Ja myślę, że w perspektywie 2 kadencji, czyli 8 lat, ten obszar powinien być zagospodarowany w całości. Kilka miesięcy temu marszałek Polak podczas swojego expose mówiła, że chce, aby Lubuskie było regionem przyjaznym inwestorom. Wiele firm ma u nas swoje siedziby. Aby województwo dalej się rozwijało, potrzeba nowych. Być może parki w Nowym Kisielinie i Nowej Soli są dobrym wstępem do ich pozyskania. Jest dobry, ale nie bardzo dobry raport o stanie środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010. Z przeprowadzonych badań wynika, że mamy rakotwórczą substancję zanieczyszczającą powietrze, a także nadmierny hałas w mieście. Są także plusy: rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna, własny system gospodarowania odpadami, czy też cenne przyrodnicze tereny. Największym problemem Zielonej Góry jest benzoapiren, którego stężenie z roku na rok wzrasta i przekracza dopuszczalny poziom. To substancja rakotwórcza, która dostaje się do płuc. Największe stężenie trucizny notuje się w okresie grzewczym. Jest wytwarzany podczas spalania paliw w piecach domowych najczęściej. Mogą być też kotły w małych kotłowniach czy kotły w małych warsztatach. To zanieczyszczenie przenosi się wraz z pyłem do powietrza z tych pieców. Raport zawiera także badania dotyczące poziomu hałasu w mieście. Prowadzone pomiary kontrolne wykazują, że głównym jego źródłem jest ruch samochodów ciężarowych. Przekroczenie dopuszczalnych norm emisji hałasu stwierdzono także w 1/4 z kontrolowanych przedsiębiorstw. Tłumaczymy, co należy zrobić. Często wystarczy przenieść to źródło hałasu na inną stronę, prawda? Można obudować. Nie zawsze wymaga to dużych pieniędzy. Wymaga dobrej woli i na szczęście w większości przypadków to się dzieje. Zbadano także stan wód powierzchniowych i podziemnych na terenie miasta. Wyniki pokazują, że woda z 2 istniejących w Zielonej Górze źródeł nie jest zdatna do picia. Nie jest zdatna do spożycia bezpośrednio, ze względu na duże zawartości tam bakterii. Natomiast były też przekroczenia stwierdzone dla manganu i dla jonu amonowego. Także nie polecam do spożywania tych wód. Raport wskazuje także na 19 cennych przyrodniczo miejsc w Zielonej Górze. Są to m.in. Dolina Gęśnika, Dolina Łączy czy też Dolina Długni Zachodniej. I mam nadzieję, że w najbliższej nowelizacji dokumentów planistycznych dotyczących rozwoju miasta zostaną one uwzględnione i obszary te będą obszarami ochronionymi, czyli niezainwestowanymi. Raport stanu środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010 zawiera 15 rozdziałów. Najważniejsze z nich opisują m.in. stan gospodarki wodno-ściekowej, stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarkę odpadami, stan gleb, stan zanieczyszczenia powietrza, czy też poziom hałasu i pól elektromagnetycznych. Raport wydawany jest co 5 lat.